Dzisiaj publikujemy wyniki grupy PZU za cały zeszły rok, za rok 2015 i de facto za czwarty kwartał. Wyniki były blisko konsensusu za czwarty kwartał, były trochę lepsze od wyników za trzeci kwartał. Za to niestety w skali całego roku one nas bardzo nie cieszą, no bo no, rok do roku pokazaliśmy spadek wyniku o ponad 20%, co zresztą powoduje też spadek ROI do poziomu około 18%. No i oczywiście to jest taki punkt, w którym musimy się teraz wziąć do pracy i wypracować metody powrotu chociażby do wysokiej rentowności definiowanej ROI. Wyniki są gorsze, bo no, zeszły rok był trudny i dla branży ubezpieczeniowej, i dla branży finansowej. Przede wszystkim niższe dochody z lokat. No i to jest wynik słabego funkcjonowania, jeśli chodzi o indeksy giełdy papierów wartościowych. My na początku roku zakładaliśmy dużo lepszy, dużo większy wzrost WIG-u niż on się rzeczywiście wydarzył. Także rynek obligacji nas nie rozpieszczał, obligacje mają niskie rentowności. Na szczęście dla nas się ustabilizowały tych rentowności, nie spadają dalej, ale nie idą też do góry. Oprócz działalności lokacyjnej mieliśmy silną presję na rentowność działalności ubezpieczeniowej, przede wszystkim ubezpieczenia komunikacyjne, z jednej strony wojna cenowa, z drugiej strony duża inflacja szkód w pojeździe, duży wzrost szkód w pojeździe. No to spowodowało, że ta rentowność ubezpieczeń nam zmalała w zeszłym roku. Ona powoli się zaczyna już poprawiać. Widzimy już w czwartym kwartale zeszłego roku, widzieliśmy rosnące ceny. My także działamy, żeby obniżyć średnie szkody w pojeździe, ale to jeszcze chwilę musi potrwać. Tak jak powiedziałem, w efekcie no, wyniki są gorsze niż zeszłoroczne, chociaż bliskie konsensusu, więc dla rynku nie są zaskoczeniem. No jest to taki punkt, w którym grupa PZU musi się zastanowić nad działaniami, żeby wrócić do tych wysokich wyników, co dla nas jak akcjonariuszy jest bardzo ważne, bo oczywiście przekłada się na dywidendy, a grupa PZU jest spółką dywidendową.